Wiem, że jest trochę ciemno, bo mam zaciągnięte rolety, a jest dzisiaj bardzo pochmurno. Ale właśnie robię sobie śniadanko, bo wstałam przed chwilą, pół godziny temu. Ale wstawiłam suszenie prania jeszcze małe i tak dalej. Więc chciałam wam pokazać tylko, że korzystam z tych zaparzaczy do herbaty. Najczęściej ze słonika. Teraz zaczęłam korzystać trochę z leniwca. Mam jeszcze leniwca z Biedronki, ale on jest z metalowym spodem jakoś tak mniej. A z tego korzystam cały czas. Widzicie, fajny taki bajer. No i wgrał się vlog, więc zaraz będę go publikować. Moje dzisiejsze śniadanko, tosty, serek, Kinder Country na deser, herbatka, to sobie wyjęłam. I zrobiłam już film, przygotowałam, tylko on będzie dopiero o 20, bo chcę zachować jednak tą godzinę publikacji, więc ustawiłam na 20 i się o 20 opublikuję. No, także tego. Ale teraz jeszcze muszę poczynić pewne zakupy przez internet, a przynajmniej spróbować je poczynić. I jak będzie szło, odwrócę się do was. I jak będzie szło wszystko dobrze, to od razu, zaraz jak zjem, ogarnę co mam ogarnąć, to pójdę nagrywać. Mam dzisiaj taki plan, ale też jest 10, więc mam 3 godziny, bo na 13 jadę do mojej krześnicy, więc ją odwiedzić. Więc muszę się wyrobić, ale potem jak wrócę, ewentualnie jeszcze chyba będę miała czas, żeby ponagrywać, więc może dzisiaj będzie dobry dzień do nagrywania. Mimo że jest pochmurno i powiem szczerze, że jest takie samo poczucie. W ogóle mi się wstać nie chciało. No i jeszcze starta prasowania oczywiście mnie czeka nadal. No, niestety. Ale wczoraj byłam u ortopedy, wszystko jest... Czy nie wszystko jest do końca dobrze, ale jeśli chodzi o... Związek z porodem jest ok, więc nie ma problemu. No więc tak na szybko tylko wam się pokażę. Nagrałam test podkładu, później wam nagram tylko, wiecie, podsumowanie wieczorem. I nagrałam denko. Jak wrócę, to jeszcze coś mam w planach nagrać. Taki dzisiaj mam dzień nagrywkowy. Chcę podsumować kalendarz adwentowy, bo już jest połowa stycznia, a jeszcze tego nie zrobiłam, więc na pewno będę chciała to dzisiaj jeszcze nagrać. A teraz lecę na miasto, przebrałam się, już zmieniłam bluzkę, założyłam leginsy, pewnie dziwnie będę wyglądać w jakichś takich bamboszach, grubych leginsach zwykłych i w kurtce i z takim make-upem, ale trudno, będą musieli to przetrwać. A i jeśli ktoś by się pytał, co mam na buzi, dzisiaj też trochę nowości poza podkładem, którego test nagrywam. Puder to standardowo Rimmel Stay Matte, korektory to jakiś tam miks kilku korektorów, ale róż na policzkach mam Milani Luminoso, pierwszy raz użyłam dzisiaj. Pomadkę, no to oczywiście z Sephory, cream, lip stain, lip stories, cream z serii Lip Stories, Landing King Shanghai, tą, którą sobie chcę właśnie uzupełnić zapas, póki jeszcze jest dostępna. Rozświetlacz, któryś tak obłędnie mieni, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale wam się pokaże w słońcu, nie wiem, czy to widać. To jest rozświetlica z Glam Shopu, właśnie użyłam jej pierwszy raz i jest moc. Ja ją trochę uspokajałam pędzlem z pudrem, z resztką pudru, więc jest moc. Ten fajny taki liner, który mi się błyszczy na oczach, to jest Kobo Sparkle w odcieniu z 2 Diamond Dust, z tych nowych właśnie. I żel do brwi, który nowy używam dzisiaj, to jest Kobo w odcieniu Taupe, ten co wam pokazywałam, że kupiłam w Naturze ostatnio. Brwi mam standardowo Maybelline Brow Satin, a tusz do rzęs, który mam użyty, to jest Brulesque z Vibo na górnej powiece i Lovely Curling Pop Up Mascara na dolnych. Próbuję po prostu zdenkować te dwa tusze, bo już są takie, wiecie, na wykończeniu. I co jeszcze takiego używam? Bronzer to mam marka Jacobsa, ten kokosowy. No i chyba tyle. A oczy mam umalowane paletą retro z Glam Shopu i tylko beżowy cień wziąłam sobie z palety Maxineczki i Makeup Revolution. Więc tak to wygląda. Dobra, uciekam, lecę załatwiać na miasto, co mam załatwiać i jadę do Krześnicy. A potem wrócę, to będę, wiecie, nagrywać dalej i kombinować i cudować i działać tutaj. Chciałabym jeszcze dzisiaj trochę ubranych poprasować. Mam tak, w sumie nabrałam trochę energii po nagrywaniu tych filmów. Fajnie było tak usiąść i ponagrywać trochę, mimo że nie mam tu do końca jeszcze warunków, nie mam stolika i wiecie, mam mimo wszystko ciężko, ale będę działać dalej, no. Powoli wszystko. Dobra. No kochani, właśnie zrobiłam podsumowanie podkładu.
makijaż oczu, jak widać, trzyma się spoko, więc paletka z Glam Shopu Retro daje radę. Myślę, że częściej będę coś nią malować, bo tam jest sporo jeszcze takich odcieni ciekawych, które chciałabym użyć, więc tutaj raptem użyłam dzisiaj tylko trzech. A chciałabym jeszcze się nią trochę pobawić, więc używam jej takich dziennych makijaży, ale tylko pojedynczych cień, więc teraz będę kombinować. A teraz idę zmyć makijaż, umyć się i się położyć, bo jestem zmęczona. Byłam dzisiaj u sześnicy i dała popalić. Zagadałaby na śmierć. Myślałam, że ja lubię gadać, ale moja sześnica gada więcej, więc muszę się trochę odsunąć. Więc idę zaraz się ogarnąć i odpocząć. Zresztą już też mała się domaga i wiecie, że brzuch mi trochę boli i pora się położyć. No, dobra, spadam. Hej, hej, miałam dzisiaj, postawię was tutaj zresztą, miałam dzisiaj nagrywać filmy i kolejny test podkłady miałam nagrać, ale chyba sobie odpuszczę, bo byłam u okulisty, robili mi badanie na oka i po prostu na jedno oko miałam źrenice rozszerzone cały czas, czarne, o Jezu, i to jak strasznie wyglądam. I po prostu na lewe oko słabiej widzę i w ogóle z bliska szczególnie mam rozmazany obraz, więc chyba sobie daruję dzisiaj. A szkoda, bo chciałam nagrać, ale trudno, najwyżej się zbiorę jutro, może trochę w niedzielę, zobaczymy. I będę sobie tak nagrywać stopniowo, ale szkoda, bo dzisiaj chciałam się wziąć i kurczę ponagrywać. Lipa. Ale strasznie muszę udać z tymi czarnymi oczami. Podejrzewam, że w sklepie się dziwnie na mnie patrzyli. No, wyglądam jak demon po prostu. Więc zaraz się przebiorę w coś luźniejszego po domu, bo ta sukienka jest fajna, ale jest dopasowana i mam rajstopy do niej. I sobie odpocznę. I pokombinuję dzisiaj, co tutaj, jak zorganizować właśnie te do szuflad organizery i co pozamawiać. Bo nie mam pojęcia jeszcze, no. I może zmontuję vloga z wczoraj, bo widzę, że sporo materiału było, więc chyba będzie cały vlog nowy. No. Więc tak, dobra, idę, bo normalnie mogę patrzeć na te swoje oczy. Wcześniej ich nie widziałam, dopiero pierwszy raz teraz zobaczyłam. To nie dziwię się, że tak dziwnie widzę. W ogóle po tym badaniu nie wolno jeździć samochodem, ale jako, że w miarę dobrze widziałam, to mówię, że nie będę, wiecie, szła piechotą, jak mam niecały kilometr raptem do przejechania. Chyba, żebym faktycznie źle widziała, ale nie było źle, więc stwierdziłam, że mogę się przejechać. No, dobra. To idę. Może się będę jeszcze później odzywać. Zobaczę. No, nie nagram testu, no bo test to musiałabym nagrać, wiecie, a miałam w planie dzisiaj nagrać test i prezentację, takie, wiecie, podsumowanie kalendarzy adwentowych, ale nie nagram dlatego, że nic na opakowaniu nie przeczytam, bo jak już biorę sobie coś i nie wiem, z takiej odległości i ma to jakieś literki, o tak, jak tu na przykład paleta, i już mam problem z przeczytaniem tego, więc nic nie doczytam i tak co tam jest, niestety. Dobra, to uciekam. Przyszły mi dzisiaj pędzelki z AliExpress, te, o którym wam mówiłam, że mówiłam trzy pędzelki plus zestaw. Takim wam pokażę, a więcej o nich wam powiem w filmie, który zrobię o tych pędzlach wszystkich z AliExpress, które mam. Ale powiem wam, że jestem zaskoczona, ale w którą stronę to wam powiem w filmie. Dajcie znać, czy wy też lubicie taki fit śniadania, że mleczko i do tego kluski lamy. Takie wiecie. Niektórzy mówią na to lamy, niektórzy kładziemy. Wiecie, mąka, jajko, trochę wody. Takie kluchy i potem na słodko troszeczkę cukru, wiecie. Moje takie śniadanko dzisiaj, mam ochotę. I zaraz robię sobie listę zakupów, chciałam kupić, jest sobota. Jadę do sklepu, bo dzisiaj chciałam sałatkę z brokuła i z kurczaka zrobić, więc... Więc muszę takie grubsze zakupy zrobić. No właśnie wróciłam z miasta i zrobiłam sobie kanapeczki ze świeżym chlebkiem ze skorupy alpejskim. I ze świeżutką makrelą wędzoną. Wiem, że to nie jest najlepsza ryba, jeśli chodzi o kobiety w ciąży, ale miałam ochotę, więc zrobiłam sobie tą szklankę wody. Oglądam sobie YouTube'a i się relaksuję. Przed chwilą się już przebrałam, już nogi mam gołe. Wróciłam z miasta z mamą właśnie z zakupów i
chwilę posiedzę i potem się biorę za prasowanie tej starty rzeczy i za zrobienie sałatki i chyba się wykąpię, bo jakoś tak czuję potrzebę. Więc na razie YouTube i jedzonko. Hej, hej. Witam się z wami z wyglądem jak kupa, ponieważ idę się zaraz kąpać i myć głowę, bo jadę dzisiaj do lekarza na kontrol, jak co miesiąc. I muszę zaraz ogarnąć włosy, bo mi się pod gumką taki kołtun zrobił. Wiecie, śpię związanych, ale one się czasami luzują i masakra. Idę się zaraz myć. Pazurki sobie ostatnio robię na raty, te zrobiłam chyba 4 dni temu, te zrobiłam przed chwilą. Mam bardzo króciutkie, ale swoje i już ich nie przedłużam, bo jak przedłużałam, to coś tam mi się odczepiało, więc sobie same rosną, ale troszeczkę odrosły, więc już miałam jak zrobić na swoich. A tutaj mam wszystkie swoje, już tak urosły. I dłuższych raczej nie będę zapuszczać, żeby mieć takie, wiecie, swoje króciutkie, wygodne. Złożyłam trochę zamówień jeszcze dla małej ostatnio, założyłam zamówienie w aptece Jimmy, takie podstawowe rzeczy, żeby jeszcze uzupełnić. Zaraz wam pokażę, co mi przyszło z Ikei dzisiaj. Jeszcze mam paczkę z paczkomatu do odbioru, ale to już odbiorę, jak będę jechała albo do lekarza, albo od lekarza, to zobaczę, jak zdążę. Bo jest 11, wizytałam o 2:30, więc tak 1:30 bym chciała wyjechać. Najpóźniej. Więc najlepiej byłoby, jakbym o 1:00 wyjechała. Więc będę chciała tak spróbować zrobić. A jeszcze muszę się iść wykąpać, umyć włosy, wysuszyć. Nie chcę, wiecie, wychodzić od razu ze świeżo umytą głową. I jeszcze chcę umyć kuchenkę, bo woła o pomstę do nieba. Szklana kuchenka to zło. Niestety, gazowa. Może gdyby była indukcyjna, to by było łatwiej, a że jest to gaz, to niestety. No ale widzicie, leżą za mną jeszcze ciuszki tutaj, tu i tu. One są poprane, tylko czekają na prasowanie, ale nie mam właśnie gdzie już układać, bo zaraz wam pokażę. Ojciu, takie proste wstać. Zaraz wam pokażę. Już w ogóle to tak. Walizka stoi i czeka. Już spakowana do szpitala. Pokażę wam może to, co przyszło z Ikei. To przyszły 4 rolety jeszcze, te nie papierowe, tylko one są poliestrowe. Jedna jest dla brata, 3 dla nas jeszcze, bo mieliśmy za mało. Mam tutaj 60 albo 70 chyba, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 70 wieszaków, bo ostatnio mama mi zwinęła moje, więc musiałam sobie kupić nowe i wzięłam w sumie setkę, 30 mama, a tu 30 mamy leży, właśnie nie wzięła sobie, a moich jest 70. Tu mam chyba 10 sztuk, jak dobrze pamiętam, takich, wiecie, do spódnic, do spodni. Tu mam organizery z Ikei, 3 rozmiary. Do szuflady, do komody, właśnie do małej, do pokoju na ubranka. Tylko wzięłam na razie 3 rozmiary na próbę, taki mniejszy, średni i większy. Na próbę, ale chodzi mi, żeby, wiecie, sprawdzić wysokość, wszystko, jak to będzie się sprawdzało. I tu wzięłam taki zestaw organizerów skup, 6 sztuk jest. I też chciałam właśnie sobie spróbować. Wzięłam sobie jeszcze zestaw 4 przyprawników, bo mam te przyprawniki i fajnie się sprawdzają. I to tyle, jeśli chodzi o Ikeę. A nie, jeszcze mam 2 takie wieszaki do przykręcenia. Nie wiem, gdzie one jeszcze będą dokładnie. Miałam jakąś koncepcję, jakie zamawiałam, a teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie je chciałam przymocować, ale to wiecie. A te przyprawniki nie wiem, czy wam pokazywałam.
To ja mam zrobione, wiecie, tak. I tam takie te naklejki z AliExpress i co kiedyś wam pokazywałam, że kupiłam. I biały marker taki. Ale trzeba uważać, bo wilgotna ręka, para z tego, z Sagana czy coś i wiecie. Także kuchenka do mycia czeka. No i tak to wygląda moje stanowisko do prasowania. Tu jest do uprasowania. Tam są rzeczy, których się nie prasuje, bo są kombinezony, jakieś śpiworki, takie rzeczy, kocyk. Tu są wszystkie uprasowane, złożone już ubranka. Widzicie, ten koszyk nie jest niski. To jest całe oparcie tutaj, a jest na dole jest na równo. No, musiałam sobie zrobić małą przerwę techniczną. Więc tu są właśnie bodziaki, jakieś różne pajacyki i tak dalej, co tam prasowałam akurat. Więc tu już jest tego tona. Tutaj są prześcieradła i pod spodem są jakieś skarpetki, czapeczki. Czapeczki są jeszcze niepoprasowane, ale na razie tak leżą. Tu są prześcieradełka i te, co nie są właśnie z gumką, muszę je przeprasować, ale to wszystkie, czy bawełniane, frotowych nie będę prasować, ale to dopiero właśnie dzisiaj mam w planach i dalej to kontynuować. Odebrałam też fotel od tapicera, ten z masażem. Działa, wczoraj był sprawdzany. Bardzo fajną facet to obił. Jest jeszcze podnóżek, tylko to będzie wszystko odkręcone, drewniane. Będzie rozebrany ten fotel i podnóżki, bo muszę to zeszlifować ręcznie papierem ściernym i potem polakierować. Ja sobie to sama doczyszczę, ale mama będzie mi to lakierować, bo mówię, już jest obdrapany, bo ten fotel jest mega stary. I tu leży jeszcze podnóżek właśnie, tylko nóżki są na dole już zdjęte, podnóżka jest i tu też jest obity. Bardzo fajną zrobił, bardzo fajna, mięciutka skórka. Tą lampę sobie już tu przyniosłam, stoi sobie w kącie. Przyszły nam stojaki na głośniki. Więc już głośniki tylne też stoją. Tu oczywiście Saigon wszędzie. Uchwyt na telewizor już mamy. Telewizor wczoraj został powieszony. To ja uciekam się myć, ogarniać, sprzątnąć, pochować, co pochować i jadę. Zobaczmy, co dzisiaj lekarz powie. Miałam dzisiaj nagrać test, kolejny test podkładu, ale chyba sobie odpuszczę, dlatego że teraz nie zdążę, a raczej nie zdążę, chyba że jakimś cudem się okaże, że jednak zdążę, ale raczej nie zdążę, a mam, jak wrócę, to już będzie dobrze pod 15, koło 16, jeszcze do Lidla chcę podjechać, więc będzie koło 16, to wiecie, za dużo bym nie czy od 16, no to co do 24 godziny, to bez sensu, więc dzisiaj chyba nic nie nagram, ewentualnie zobaczę. Jak będę się fizycznie dobrze czuła, to może się po prostu maluję i nagram jakiś inny film. Zobaczę, jak to wyjdzie. Wszystko, wiecie, to wszystko wyjdzie w praniu. No i to, co słyszycie, to wiatrak w tle. Właśnie się relaksuję, nałożyłam sobie maseczkę, która ma termin przydatności do stycznia tego roku, więc muszę już ją zużyć akurat. I idę umyć kuchenkę. Potrzymam włosy w ręczniku. A potem będę się suszyć, bo już mówię niestety, ale już jest prawie 12, czas leci, ale co tam. No więc relaks, idę na chwilę sobie usiąść, a potem się szykuję dalej. Na razie się nie ubieram, bo się zagotuję. No, więc tak to wygląda, takie. No to takie życie, idę pochować te zakupy, umyć kuchenkę. Zobaczę, może jeszcze zdążę sobie coś poprasować trochę. Chociaż parę rzeczy, żeby wiecie, później było mniej. Chociaż to i tak jest masakra. No. Dobra, idę. Bo czas leci.